Nauczanie domowe. 10 stycznia. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 1, wersety od 7 do 11. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Chciałbym dziś spojrzeć na ten fragment w takim kontekście zanurzania siebie w świecie. Jezus był tym mocniejszym, godniejszym, chrzczącym Duchem Świętym, a jednak poddał się temu, który polewał wodą. Dla Jana Chrzciciela zaszczytem jest dotknięcie butów Jezusa. A tu ten właśnie tak wspaniały, tak cudowny, tak fantastyczny człowiek, bo nie tylko człowiek, wchodzi do Jordanu, by dokonać obrzędu pokutnego. Jan zdaje sobie sprawę, że dla Jezusa nie było to potrzebne, konieczne ze względu na jego świętość. Bo to tak, jakby Jezus przyszedł wyspowiadać się u słabego, niedoskonałego księdza. W taki proces zanurzania się w świecie naturalnie wprzągnięci zostali rodzice względem swoich dzieci, bo to zmienianie pieluch, wycieranie nosa, tłumaczenie świata. Dziesiątki razy powtarzane polecenia, uczenie i cierpliwe kształtowanie, dobieranie słownictwa i stopniowe podnoszenie wymagań. To dla rodziców jest zanurzenie w świecie, w tej materii, w tej słabości, którą widzą w dziecku. Ale wiemy, że to rodzicom nie przeszkadza. Dlaczego? Dlatego, że to zanurzenie się w rzece powołania jest realizacją właśnie tego zadania, którego się podjęli. I stąd Jezus chce wejść do Jordanu i robi to. I zobaczmy, tak samo jak rodzice względem dzieci, tak w tę rzekę powołania zanurzają się nauczyciele względem uczniów, lekarz względem ludzkiego ciała, mechanik co do naprawianego pojazdu, urzędnik względem rozporządzeń, dokumentacji, papierów, magazynier mający porządkować rozmaite akcesoria, czy też informatyk względem oprogramowania. Każdy, realizując swoje powołanie, a dokładniej mówiąc, chcąc je zrealizować, musi zanurzyć się w tę rzeczywistość. Nie może udawać, że jej nie ma, albo chcieć czegoś innego. To nie jest degradacja, ale pokora. Przyjęcie siebie i realiów świata. Oznaczało to dla Jezusa, zresztą jak dla każdej z tych osób, która podchodziła do Jana, wyjście z tłumu, osobisty krok, decyzję na zwyczajność, świadome przeżywanie tego, co tu się dzieje nad Jordanem w tej chwili, w tym momencie, na pograniczu pustyni. A to oznacza realizację w powszedniości tego, po co jestem na świecie. I u Jezusa to widzimy w tym geście, w tym znaku podporządkowania. To jest bezcenne doświadczenie i bezcenna świadomość dla każdego z nas. I widzimy, jak Bóg Ojciec potwierdza tę drogę, umacniając i podtrzymując, jednoznacznie mówiąc do Jezusa, ale też do ciebie: ty jesteś moim dzieckiem. No, podoba mi się, co robisz.
Ja jestem zachwycony tym, jak Ty zacząłeś realizację tej drogi, do której Cię powołuję. Idąc dalej, można by stwierdzić, że stajesz się w pełni sobą, gdy wchodzisz właśnie na tę właściwą ścieżkę, do tej rzeki. Dla Jezusa to był Jordan, dla Ciebie jest to inna rzeka, inna rzeczywistość. Chrystus, to słówko znaczy namaszczony, i Duch Święty zstępujący na Jezusa, no jest obrazem, że to powołanie właśnie się realizuje, właśnie jest w trakcie, ponieważ Jezus wszedł do rzeki, możemy mówić, jest Chrystusem, czyli namaszczonym. Duch Boży namaszcza też Ciebie do zadań, posług, funkcji, zaangażowania, odpowiedzialności, intensywnej pracy, dzieł przygotowanych na drodze Twojego powołania, do której to drogi zostałeś zaproszony i zachęcony. Więc wyjdź, zrób ten osobisty krok, podejmij tę decyzję zwyczajności, by Twoje powołanie mogło być zrealizowane w pełni. To jest rzeka Twojego powołania. To są fale, w które wchodzisz, nie tylko po kostki, ale Ty się masz zanurzyć, by zrealizować Boże dzieło i drogę Twojej świętości.